1 marca, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, to jedno z młodszych świąt państwowych. W tym roku obchodzone zaledwie po raz 11, ale obchodzone przez wiele środowisk w wielu miejscach, w wielu miejscowościach, mniejszych i większych. Nawet pomimo tak zwanej pandemii, nawet pomimo różnych zakazów i obostrzeń, zwłaszcza środowiska narodowe czczą swoich poprzedników ideowych, którzy walczyli w ramach podziemia antykomunistycznego z nową władzą po II wojnie światowej. I również w Łodzi pod pomnikiem ofiar komunizmu w zasadzie jak co roku zebrali się polscy patrioci, narodowcy, aby w skromnej formie, ale mimo wszystko oddać hołd żołnierzom wyklętym. Witam Państwa jak co roku na uroczystościach z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Co prawda święto jest jutro, ale naszym takim łódzkim zwyczajem stało się jego obchodzenie w niedzielę poprzedzającą lub niedzielę następną, a tak się składa, że dzisiaj właśnie ta niedziela najbliższa 1 marca wypada. Witam serdecznie. Szanowni Państwo, obchodzimy chyba jedno z młodszych, może nie najmłodsze, ale jedno z młodszych świąt państwowych w naszym kraju, bo obchodzone, jeśli dobrze liczę, dopiero po raz 11. Natomiast jest to jedno z tych niezwykłych świąt, które, co prawda nie będąc dniem wolnym od pracy, jest obchodzone oddolnie, tak samo oddolny, a nie zarządzony i odgórny był ten ruch podziemia antykomunistycznego po II wojnie światowej. I właśnie dlatego przychodzimy tu pod ten pomnik przy łódzkiej katowni Urzędu Bezpieczeństwa, aby przypomnieć tych wszystkich, którzy często, trzeba to powiedzieć, wbrew niektórym opiniom, po prostu nie mieli wyjścia. Najczęściej wybierali tylko i wyłącznie rodzaj śmierci. Zresztą kilka dni temu wspominaliśmy postać generała Emila Fildorfa, pseudonim Nil, który nie był żołnierzem wyklętym. Ale właśnie ta postać pokazuje, że ci niezłomni polscy patrioci właśnie byli eliminowani nie dlatego, że coś robili przeciwko nowej władzy, ale dlatego, że byli po prostu zagrożeniem, byli takim drogowskazem dla narodu w tych trudnych czasach. I dlatego bardzo dobrze, że tu przychodzimy, żeby przypomnieć tych wszystkich znanych z imienia i nazwiska, a jeszcze częściej mam wrażenie nieznanych z imienia i nazwiska przypomnieć. Tutaj jeszcze oddaję głos panu Kortkowskiemu. Szanowni Państwo, stała się rzecz taka niezwykła, to powinien Janek powiedzieć, ale on zawsze ciągle mówi, że w tym budynku ma być centrum edukacji. I wiszą żołnierze wyklęci. Po raz pierwszy od wielu lat mogliśmy powiesić żołnierzy wyklętych. Dziękuję pani dyrektor. To wszystko Janek załatwiał, więc brawa dla niego. I teraz może Kasiu powiesz, ty, tak powiemy dwa wiersze. Kasia powie jeden wiersz, chodź, a ja powiem drugi. Komunistyczni oprawcy nie mieli skrupułów ani nie mieli sumienia. O jednej z takich osób pisze Daniela Zajączkowska tak. Niby za co miałabym przepraszać? Reprezentowałam prawo. Może i wadliwe, ale nie do mnie należało to oceniać. Zresztą byłam młoda, wierzyłam, że tak trzeba. Z punktu widzenia prawa ci ludzie byli winni. Niby jak orzekać, co jest sprawiedliwe, inaczej niż kierując się obowiązującym prawem?
że naczelne jest prawo moralne? Piękna idea, tylko że moralność zależy od czasów, a te nie były moralne. Czy to byli patrioci, a ja to może nie byłam? Z oporu więcej było szkód niż pożytku. Nie rozumieli, że przegrali, że albo ludowa, albo żadna Polska. I w tym była sprawiedliwość. Bo co sanacyjna Polska dała prostym ludziom? Wystarczy ludzi bezdomnych przeczytać lub granicę chociażby. Że wymuszano fałszywe zeznania? To nie do mnie należało. Ja tych ludzi nawet nie pamiętam. Jestem stara, zmęczona. Przeżyłam co swoje. Wkrótce umrę. Bóg mnie osądzi. Czy wierzę w Boga? A to już moja sprawa. Ale ci, co wierzą, nie powinni sądzić. Bowiem napisane, nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Kat Agnieszka Battel. Przecież to byli bandyci. Po lasach się kryli. Strzelali do ludzi niewinnych. Czy ja mam wyrzuty sumienia? Ja tylko broniłem wartości. Przewodnik siły narodu. Przyjaźń między narodami i pokój wtedy były celem. Nie jakieś mrzonki o wolności. Wróg czyhał tylko na potknięcie. A ci bandyci mordowali synów matką, ojców, braci. Ja strzelałem im w tył głowy? Te jakieś brednie, nie pamiętam. Jestem już stary. Czego chcecie? Ja mam medale. Kocham Polskę. Że grobów nie ma? Skąd mam wiedzieć? Rodziny pewnie nie dbały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No z racji tego, że staramy się, żeby ta uroczystość była krótka, z wiadomych względów jak najbardziej, więc przejdziemy teraz do złożenia kwiatów. Proszę bardzo, żeby delegacje się ustawiły na środku. Ja będę po kolei jakby wyczytywał, kto składa. Widzę, że już obóz narodowo-radykalny jest gotowy, więc proszę bardzo. Środowiska patriotyczne, jeśli dobrze widzę, tak. Po co? Zapraszam teraz delegację klubu imienia Romana Dmowskiego. Pozostałe organizacje, jeśli kogoś nie zauważyłem, to proszę teraz podejść, zgłosić się, to jeszcze ewentualnie powiem przez mikrofon. Proszę bardzo teraz, jeśli ktoś ma jeszcze znicze, kwiaty, to jest ten moment, żeby złożyć pod pomnikiem ofiar komunizmu. Składa teraz łódzka Watacha Głosu Obywatelskiego.
Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablom odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem.